9 kwietnia 1918 roku w Królestwie Polskim, w sejmikach powiatowych i radach miejskich, odbyły się wybory do Rady Stanu. Obsadzono 55 ze 110 mandatów. Pozostali członkowie Rady pochodzili z urzędu bądź z nominacji Rady Regencyjnej. Byli wśród nich biskupi, rektorzy uczelni i prezes Sądu Najwyższego. W wyborach zwyciężyła narodowa demokracja. Tego samego dnia dziennik Wileński przytoczył mowę prezydenta Stanów Zjednoczonych wygłoszoną w pierwszą rocznicę przystąpienia Ameryki do wojny. Jest to rocznica przyjęcia wyzwania Niemiec w imię prawa, by żyć swobodnie i walczyć za święte prawa wolnych ludzi całego świata. Tak Thomas Woodrow Wilson podsumował w Baltimore decyzję, która zmieniła bieg historii. 12 kwietnia 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego wystosowała specjalne pismo do generała gubernatora Hansa von Besselera. Domagamy się, by odtworzone Wojsko Polskie nie mogło być użyte na terenie kraju i poza jego granicami bez naszej zgody. Była to próba zachowania zwierzchnictwa nad oddziałami, które w listopadzie 1918 roku będą rozbrajać niemieckich żołnierzy. 13 kwietnia 1919 roku z Francji wyruszył do Polski pierwszy transport z żołnierzami Błękitnej Armii Józefa Hallera. Doskonale wyekwipowane wojsko wracało do ojczyzny, która toczyła walki w obronie granic i dopiero co odzyskanej niepodległości. Żołnierze ze wzruszeniem całowali polską ziemię. Tak swój powrót opisał w pamiętnikach generał Haller. 9 kwietnia, 78 lat temu w Katyniu, zginął Henryk Minkiewicz-Odrowąż. Walczył w polskich legionach. Ranny pod Kostiuchnówką trafił do rosyjskiej niewoli. W listopadzie 1918 roku dowodził 1. Brygadą Piechoty i garnizonem Warszawa. To jego oddziały zajęły najważniejsze obiekty w mieście i przystąpiły do rozbrajania Niemców. Zginął zamordowany przez NKWD.